No i spójrzmy jeszcze na podpunkt A tutaj, czyli co możemy zrobić. No, wyrzuca nam się w oczy, że to, co mamy po lewej stronie, przypomina nam wzór skróconego mnożenia. No i ten wzór. A kwadrat odjąć 2ab plus b kwadrat, czyli to można byłoby sobie zwinąć do a odjąć b do potęgi drugiej. Natomiast, no, gdybyśmy wykorzystali sobie, tak jak zazwyczaj to robimy, pierwszy i drugi wyraz, no to tak, a skoro a kwadrat to będzie x do potęgi drugiej, to oznacza, że a to będzie x. Odjąć, no i tu mamy dwójkę, czyli to jest nasze b kwadrat, czyli samo b to musi być pierwiastek z dwóch, ponieważ pierwiastek z dwóch do kwadratu da nam właśnie 2. Ale dlaczego należy sprawdzać wyraz środkowy? Bo jeżeli sprawdzicie sobie to 2 razy a razy b, czyli 2x, to będziemy mieli 2 razy x, 2x razy pierwiastek z 2, czyli 2 pierwiastki z 2x, a nie 2x. Czyli to oznacza, że to nam się nie zgadza z tym wzorem skróconego mnożenia. No ale można to sobie doprowadzić do wzoru skróconego mnożenia, tak żeby wszystko nam się zgadzało. No bo zobaczcie, jeżeli nasze a to będzie x, to co odczytaliśmy sobie wcześniej, no to także wiemy, że 2ab, pomijmy na razie ten minus, to będzie 2x. I teraz, jeżeli w miejsce a podstawimy tego x, to mamy 2xb równa się 2x i obie strony podzielimy przez 2x, to okaże się, że b to 2x podzielić przez 2x, czyli 1. Czyli to oznacza, że żeby mieć tutaj wzór skróconego mnożenia, to chcemy mieć to zapisane w takiej postaci. X kwadrat odjąć 2x plus 1 i wówczas a to będzie x, b będzie równe 1. Natomiast tutaj w równaniu nie mamy plus 1, tylko mamy plus 2, czyli tą jedynkę jeszcze musimy sobie dopisać. No i teraz tak, z tego otrzymamy wzór skróconego mnożenia, gdzie a to będzie x, b to będzie równe 1, czyli możemy to sobie zapisać jako a, czyli x odjąć b do kwadratu, ale jeszcze plus ta jedynka, która nam się tutaj pojawiła. Zresztą sprawdźmy. X do kwadratu, patrzymy na wzór, to będzie x kwadrat. 2 razy x razy 1 to będzie 2x, plus 1 do kwadratu to 1, no i plus jeszcze ta jedynka. No i teraz, żeby to sobie rozwiązać, ja przeniosę jedynkę na prawą stronę, czyli x odjąć 1 do kwadratu równa się minus 1 i tu już dostaliśmy sprzeczność, ponieważ żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da nam minus 1, czyli to oznacza, że to równanie będzie sprzeczne, czyli nie będzie posiadało żadnego rozwiązania. Podobnie będzie w podpunkcie B. Tutaj także, gdybyście to sobie policzyli tak po kolei, jak robiłam na początku, to nie będzie Wam się zgadzał wzór skróconego mnożenia. No ale możemy odczytać, że a to będzie x, wyraz środkowy to będzie 2ab i wynosi 6x i dzięki temu obliczymy b. No bo tak, pod a podstawimy x, równa się 6x, czyli gdy obie strony podzielimy przez 2x, to b będzie równe 3. Zatem ten wzór, tak żeby zgadzał nam się ze wzorem skróconego mnożenia, czyli z tym, który Wam teraz zapisuję, bo to jest oczywiście ten wzór, który ma tutaj same plusiki, ten wzór będzie wyglądał następująco. Mam tak, a kwadrat, czyli x kwadrat, plus 2ab, czyli 6x, dodać b kwadrat, więc skoro b to będzie 3, czyli 3 do kwadratu to 9. Natomiast to nasze równanie ma tutaj plus 12, a nie plus 9, czyli jeszcze musimy dodać 3, bo 9 plus 3 to będzie 12, no i będziemy mieli takie samo równanie, jak to, od którego zaczynaliśmy. Ale to już nam bardzo pomoże, ponieważ z tego możemy zapisać wzór skróconego mnożenia, czyli a plus b do potęgi drugiej, czyli a to jest x, b to będzie 3, bo to obliczyliśmy, do kwadratu, czyli to jest zwinięta ta część równania, a więc musimy jeszcze dodać 3 równa się 0, czyli x plus 3 do kwadratu wynosi minus 3, bo przenosimy
trójkę na stronę prawą. No i w sumie rozumowanie mamy dokładnie takie samo jak tutaj. Tu mamy także minus 3, czyli widzimy, że to równanie będzie sprzeczne. Spójrzmy jeszcze na podpunkt C, czyli to, co mamy po lewej stronie, powinno nam się kojarzyć z tym wzorem skróconego mnożenia, ale także nam się nie będzie zgadzał ten wyraz środkowy, czyli musimy to, co mamy po lewej stronie, zapisać troszkę w innej postaci. Czyli skoro a kwadrat to 4x kwadrat, to znaczy, że a to będzie 2x, no bo 2x do kwadratu da nam 4x kwadrat. Wyraz środkowy, czyli ten 2ab, to będzie 4x. No i teraz spróbujmy wyznaczyć b. No to mamy tak, 2 razy a, czyli razy 2x, razy b równa się 4x. Tutaj mnożymy, czyli 4x razy b równa się 4x. A więc, żeby wyznaczyć b, obie strony dzielimy przez 4x, zatem b jest równe 1. Czyli możemy sobie teraz zapisać to równanie tak, żeby zgadzał nam się wzór skróconego mnożenia. Czyli mamy tak, a kwadrat, czyli 4x kwadrat, plus 2ab, czyli 4x, plus i b do kwadratu to będzie 1, no bo 1 do kwadratu da nam 1. Ale ponieważ nasze równanie wygląda w ten sposób, to oznacza, że musimy jeszcze dodać 4, żeby tutaj pojawiła nam się ta piątka. Z tego wyrażenia otrzymamy ten skrócony wzór skróconego mnożenia, czyli a plus b to będzie 2x plus 1 do potęgi drugiej, czyli to będzie to, a więc musimy jeszcze dodać 4, czyli 2x plus 1 do kwadratu równa się minus 4, a więc widzimy, że będzie to równanie sprzeczne, no bo żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da nam liczby ujemnej.